W ubiegłą sobotę w godzinach nocnych, po godzinie 1 w nocy na drodze krajowej nr 19 w miejscowości Wandzin doszło do zdarzenia drogowego z udziałem autobusu marki Volvo. Autobus przewoził obywateli Białorusi przez nasz kraj. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów, w wyniku niedostosowania prędkości do warunków panujących na drodze, a także w wyniku tych trudnych warunków, kierowca stracił panowanie nad autobusem, zjechał z drogi i przewrócił się na jeden z boków tego pojazdu. W wyniku tego zdarzenia 7 osób zostało przetransportowanych do szpitala, do placówek w Lubartowie, a także w Lublinie. Kierujący był trzeźwy. Postępowanie w tej sprawie prowadzone jest w lubartowskiej komendzie.